Kaiser! Gott und Vaterland! Holland! To znaczy, że zostałem uznany za osobistego przeciwnika Pana Boga. Czy skarga, którą napisał Pan Bóg w mojej sprawie, ma stemplowane znaczki? O, Pan to pewnie ma większy u siebie porządek, co? Mam. No i co z tego? Nic, nic. Oczywiście. Liczy się ład wewnętrzny. I to powstaje jak na razie w marzeniu. Ale zapewniam pana, że marzenie to wkrótce spełni. Opisy tylko najpotrzebniejsze. Wojna toczy się daleko. Tyfus, głód i paryt to dopiero zbliżająca się powoli przyszłość. O czym pan mówi? A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy skarga została napisana w języku hebrajskim? To w moim wypadku miałoby znaczenie. To chciałem się dowiedzieć, czy oskarżenie zostało wytoczone przez Pana Boga, który pisze po żydowsku, czy też skarga została napisana po łacinie? Panie, skończ pan te dowcipy, dobrze? Kto płaci za dorożkę? Zabieram ze sobą pusty pugilares. Żeby nie było później żadnych niespodzianek. Znowu wychodzisz? Mieliśmy razem zjeść obiad. Wrócę niebawem. Nie jest to takie pewne. Thank you.
Siedemnastka. Dobrze, że jest tu tyle światła. Człowieku, musi pan wiedzieć, że te cele w naszym więzieniu nazywają salonem. Czy ja się mylę? Nie myli się pan. Jesteśmy tymi osobami. A pan? Drukowałem diabła. Słucham? Jestem wydawcą pisma, które ukazuje się pod tym tytułem. To pismo satyryczne, mógł się pan z nim nie zetknąć. Z diabłem? Słyszysz? Co ty na to? Pan jest współpracownikiem szatana. Czy może się mylę? Nie, nie myli się pan. Niektórzy tak mnie nazywają. Właśnie dzięki ich staraniom tutaj się znalazłem. Panie, czy może być dla pana lepsze miejsce? Seksus, przecież ty jesteś zajadłym wrogiem szatana. Mazim swoje porachunki. Dość już. Niech pan się nie zapomina. Nie chcę tego dłużej słuchać. Jego nie można wyprowadzić z równowagi. Ale niekiedy mam wrażenie, że chciałby mnie zdzielić po pysku. Sprawiam mu tylko przyjemność, nie dając się sprowokować, nie grzesz. Lubi pan spacery w lesie? Owszem, zwłaszcza jesienią. Teraz też jest pięknie. Przedwiośnie. Znam takie jedno miejsce w lesie, gdzie teraz musi być szczególnie pięknie. Człowieku, siedzieć może pan na łóżku, ale nie wolno panu leżeć. Lubi pan albumy? Malarskie? Nie, fotograficzne. Porządne burdele miały dawniej takie albumy. Nie wiedziałem. A szkoda. Jest czego żałować. Pewien mój znajomy pokazał mi kiedyś ukradzioną przed laty fotografię 10-letniej może dziewczynki z długimi, rozpuszczonymi na ramiona włosami.
Wianuszku. I wie pan, co było napisane na odwrocie? Skąd mam wiedzieć? Udziela się tylko w obecności ciotki. Zaklinam się, że to prawda. Co nowego? A co ma być, panie hrabio? Kości bolą, stać nie mogę. W nocy najgorzej. Wbijałem ci do głowy, żebyś poszedł do lekarza. Nie wierzę lekarzom. Dlatego, że jesteś dureń. Od co? Czasu na służbie nie ma, a i z pieniędzmi utrapienie. Ten, o którym mówi pan hrabia, też za darmo nie leczy. Niech cię o to głowa nie boli. Wystarczy, żebyś poszedł pod wskazany adres. I nie martw się o pieniądze. Właściwie Garbus wpadł na pomysł mojego wyjazdu. Wiesz, co on myśli? Nie zgadniesz. Myśli, że ty się nudzisz, biedaku. Tak. Mówił, że ty raczej nudzisz się w tym paskudnym miejscu. W drukarni wszystko w porządku. Wyszedł nowy numer. Niewiele Garbus w nim zmienił. Coś tam podobno wyrzuciła cenzura. Cenzura? Zapomniałam, o jakie skreślenie chodzi. Obawiasz się czegoś? Myślałem, że Garbus dał ci coś dla mnie. Akurat tyle, że starczyło na bilet. A więc, mój drogi, nie jesteś aż tak osamotniony, prawda? Nie masz pojęcia, jak jestem zmęczony. Nie zasłonimy okna? Przestałam pracować w fabryce. Znalazłam sobie inne zajęcie. Zresztą lepiej płatne. Maluję niewielkie, przenośne parawany. Styl chiński. Zamierzam napisać książkę. O czym mówisz? Widzisz, sprawa wiąże się ze sposobem opowiadania. Aby zwiększyć wiarygodność, chciałem na plan pierwszy wysunąć swoją osobę. To był błąd. Lepszy jest ten sposób, kiedy autor pozostaje w ukryciu. Kiedy usuwa się w cień, patrząc na zdarzenia oczyma kogoś, to czytelnik nie pozna. Ja chcę
Chcę trzymać się konkretnych faktów. Świat dość już ma marzenia oderwanego od rzeczywistości. Innymi słowy, świat potrzebuje opisu. Drogi panie, świat nie potrzebuje w ogóle żadnego opisu. A bunt przeciwko marzeniu daleko nie prowadzi. Czy pan nie rozumie, że świat poszukuje prawdy? Tam właśnie, w naszym marzeniu. Co ważniejsze, że poza nami świat właściwie nie istnieje. Jak co? Nie istnieje? Tak. Poza nami nie istnieje. Nie zastanawiał się pan nad tym? A język? Przecież język to także tylko wytwór naszego marzenia. Pragnę, aby książka moja była utworem, po który każdy sięgnie. Nie brzmi zachęcająco, prawda? Szczególnie jeśli się myśli o posłannictwie. Ja pragnę również wzbogacić się i nie widzę nic ubliżającego w tym pragnieniu. Nie napisze pan wielkiego dzieła. I nie zrobi pan ogromnych pieniędzy, proszę mi wierzyć. Dlaczego? Bo ucieka pan od swojego języka. Nie rozumiem. Sądzi pan, że tylko żargon jest naszym językiem? Przecież to nonsens. Zbyt wielu rozstało się z nim i zawładnęło innym. Szkoda wielka, że nie przekonamy pana. Wie pan, ja nigdy nie boję się marzenia. Co wyjeżdżam do Ameryki. Na stałe? Ma pan tam rodzinę? Nie, proszę pani, nie posiadam nikogo. A co ma pan zamiar robić? Może ma pan ochotę kopać złoto? Wydają tam nasze gazety. Gdzieś się przyczepię. A co z moimi radami? Czy można uciekać od swojego języka? To zbrodnia. Znam gorsze. Chcę być wierny sobie. Chcę mieć pewność, kim jestem. Muszę zabić w sobie słabszą naturę. Przyślę panu swoją książkę. Znajdę jakoś pana adres. A wie pan przynajmniej, co to będzie za książka? Tak, proszę pani, wiem. To będą wspomnienia z mojej lubelskiej młodości. To będzie, moi drodzy, bardzo wybitne dzieło. Zbytniego eksponowania swojej osoby. Pisać krótkimi zdaniami. Trzymać się rzeczowego opisu. Odrzucić wszelkie kuszące obrazy wschodów i zachodów słońca. Rosy w poranku. I kropli gromadzących się na liściach po upalnym dniu. Uspokajać, ale dręczyć. Nie usypiać, ale spędzać sen z powiek.
Proszę się obudzić. Musi pan się przyzwyczaić, że tu się wcześniej wstaje. Już, już. Ja lubiłem wstawać nieco później. Taki był dotąd mój tryb życia. To niedługo potrwa. Do niczego tutaj na szczęście nie musi się pan przyzwyczaić. Wróci pan wkrótce do swojej pracy. O, proszę ojca, nie jest to aż tak ciężkie zajęcie. Niech pan na przyszłość tak mnie nie nazywa. Ja nie jestem duchownym. Byłem nim dawniej. Czemu pan nie je? To bardzo dietetyczna strawa. Jeśli spędzi pan tu kilkanaście lat, w najgorszym razie wypadną panu wszystkie zęby. Moja rada, gdyby pana ktoś odwiedził, niech pan poprosi o cebulę. Czy pan wie, kto mnie dzisiaj tak pięknie ostrzygł? Największy w Europie kasiarz. Tak moi klienci lubią się chwalić. Zamierzam napisać książkę, którą musi przeczytać wiele ludzi. A tak prawdę powiedziawszy, to chcę się tylko odegrać na tych wszystkich, którzy zatruli mi życie. Zawsze mówili, że nigdy nic nie napiszę. A co to ma być za książka? O panu, o nim. Cieszę się, że pan mi o tym powiedział. Ty, nowy, wychodź. Musi mi pan wybaczyć długie oczekiwanie.
No, spotkał was nie lada zaszczyt. Toż to już cały uniwersytet. Jakże się spisuje ta figura? Z tyloma sprawami nie daję sobie rady. Trzeba uzupełnić dokumenty. Wyznanie? Bez wyznaniowiec. Nie ma takich. Nie wierzę w żadnego Boga. Ani katolickiego, ani prawosławnego. Ani też w luterańskiego. A więc wyznania mojżeszowego. A zawód? Literat. Pytam, z czego pan żyje? Wydaje pismo satyryczne. Pisarz gazetowy. Proszę się nie ruszać i nie mrugać oczami. Proszę wrócić na miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Proszę się odwrócić. Mogę już odejść? Jeszcze chwileczkę. A więc to pan jest autorem tych plugawych utworów.
Może się zdawać, że pańska sprawa nie jest tak ważna, prawda? Tak, powiadam, mogłoby się komuś, kto czytał pańskie utwory, w pierwszej chwili wydawać, ot, jeszcze jedno paskudne pisemko. Otrzymał pan zezwolenie u odpowiednich władz na wydawanie pisma humorystycznego. No cóż, osobiście sądzę, że wydając ową zgodę popełniono pomyłkę. Dziś pan jest oskarżony o obrazę moralności publicznej. Atakował pan w swoim piśmie autorytety, na których opiera się fundament państwa. Chciałby pan może wiedzieć, jakie to autorytety? Mogę panu udzielić odpowiedzi. Atakował pan zjadliwie Kościół. Już sam tytuł pańskiego pisemka jest drażliwy. A więc to tak wygląda pomocnik szatana. Bo zdaje się, to pan pisywał teksty, podpisując się Belzebub. Nie muszę, panie sędzie, odpowiadać na to pytanie. Musi pan odpowiadać. Odpowiada pan za wszystko, co zostało wydrukowane, a zwłaszcza za te paskudne rysunki, którymi okraszał pan swoje pisemko. Pańska kąśliwość uderza we władzę. Jest pana zdaniem narzucona, przekupna i nieudolna. Wszyscy urzędnicy to idioci, a obok tego wyższe warstwy społeczne. Przemysłowcy, lekarze, kupcy. Daje pan do zrozumienia, że to na nich właśnie opiera się ośmieszana przez pana władza. Pańskie pismo pochwala anarchię, chaos. Wszystko jednym słowem, co uderza w strukturę władzy. Zdradzę panu. W tej samej drukarni tłoczono również inne, już całkiem nielegalne pisemka. A może i w nich drukował pan niekiedy swoje utwory. W nieco innym niż Belzebub wcieleniu. Musiałby pan mieć dowody, panie sędzio, że param się nielegalną robotą. Nie, o tym nie wiedziałem. Miałem jedynie handlową umowę z właścicielem drukarni. Właściciel drukarni skarży się, że pan mu jest winien spore sumy. Ideowe oszustwa łączą się zawsze z pospolitymi kantami. No cóż, to i o zdołaliśmy jednak ustalić. Przekona się pan wkrótce, jakimi ja dysponuję informacjami. A na razie odsyłam pana do diabła. Najczęściej wielki duch kryje się w mizernym ciele. Jest pan zdrowy, prawda? Owszem. Mam tylko kłopoty ze snem. Nerwy. Ja, proszę pana, też nie mogę zasnąć. To nie jest choroba. Niech się pan ubierze. Jest pan dziennikarzem? Kogo pan tak rozsierdził? Warto o tym mówić. Kupila bogatych Żydów i nadętych prałatów. W papierach napisano, że podejrzewa się pana również o oszustwa związane z wydawaniem gazety. Ja nic o tym nie wiem. Mam długi, ale to przecież nie są oszustwa do licha.
mnie wrobić w coś innego, doktorze. Szykuję oskarżenie o zniewagę moralności. Jeśli goły tyłek dewotki pokazany w gazecie jest obrazem moralności, to mogę tu spędzić resztę życia. Mogą mi oskarżyć o zniesławienie władzy, bo zamieszczałem dowcipy na temat łapówek, które biorą państwowi urzędnicy. Przepili się jednak innego oskarżenia, żeby mnie solidniej pognębić w oczach opinii. A to jest woda na mój młyn. Diabeł z tytułu gazety przeobraził się w żywego człowieka. Czy może być lepsza reklama? Nie znam się na tym. Chcę panu powiedzieć, że nie oszczędzałem również miejscowych lekarzy. Wolałby się pan ode mnie dowiedział o tym. Zdaje się, że was obowiązuje bezwzględna solidarność. W sprawach etyki zawodowej, tak. Za co ich pan tak skrytykował? Za bezduszność i nadmierne umiłowanie pieniądza. Za to, że na końcu myśleli o zdrowiu biednych. Wreszcie za to, że nie wiedzą, czym jest właściwie służba społeczna. Wszędzie jest podobnie. No i dlatego właśnie z nich kpiłem. Jeśli mnie nie zdepczą do końca, będę to robił dalej z taką samą stanowczością. Ale tymczasem siedzi pan za kratkami. Nie tracę czasu, niech mi pan wierzy. To także postaram się wykorzystać w odpowiednim czasie. Chory pod jedynką, panie doktorze. Może pan wrócić do siebie. On pracuje tutaj? Tak. Nie wierzę w jego pokój. Nie sądzi pan, że to wariat? Nie wiem. Pan zna go lepiej ode mnie. Właśnie dlatego mu nie ufam. Jeśli pan chce wiedzieć, to jest diabeł. Niech pan nie robi takich min, mój drogi. Mam na ten temat własną teorię. Należy uważać na takich, którzy bez reszty oddają się jednej pasji. Motywy wtedy zawsze wymyśla szatan.
Słyszałem, że mają wyprowadzać do kopania okopów. Nas to nie dotyczy, ale chciałbym wiedzieć, co pan o tym myśli? Powiada się, że Niemcy użyją gazów. Mój adwokat bardzo się tym przejmuje. Czy to nie za duże ryzyko? Gaz może wytruć nie tylko Rosjan. Od tego mają maski przeciwgazowe. Pan nie zna, zdaje się, niemieckiej skrupulatności. Oni to wszystko wpierw dobrze wyliczą. Co pan dzisiaj robił? No przecież pan widział. Potem byłem u lekarza. U tego narkomana. Jak to? Nie przyjrzał mu się pan? Ręce? Oczy? A więc grzebał pan? Jednak? Niech pan tego więcej nie robi. Po co się narażać na przykrości? Przynieśli obiad. Chciałbym się wytłumaczyć. Dosyć o tym. Powiedziałem, żeby pan więcej nie grzebał w moich rzeczach. Zobaczyłem to zdjęcie, ale tu jest bardzo ciemno. Ponieważ ta twarz wydała mi się znajoma, wziąłem fotografię na chwilę do ręki, żeby się jej przyjrzeć z bliska. Znajoma? Oczywiście myliłem się. Nie znam tej kobiety. Nie wiedziałem, że to sprawi panu przykrość. Szkoda, że pan nie wiedział. Taka ciekawość może pana drogo kosztować. Ja nie żartuję. Posłuchaj, młody człowieku. Niech pan trzyma paluchy z daleka od cudzych spraw, jasne? Dziwi się pan? Mam w jednej z pobliskich knajp specjalnego kucharza, który dobrze zna moje upodobania kulinarne. Jak pan to załatwił? Nie ja to sobie załatwiłem, drogi panie. Mam rodzinę, licznych przyjaciół. Dbają o mnie. To kosztuje tylko dwa razy więcej niż porządny obiad w dobrym lokalu. Gadałem, co prawda, lepsze dania. I w lepszym, co tu ukrywać, towarzystwie. Do zimnych zakąsek zamawiam zawsze butelczynę Puy-Fissé, a do pieczystego Côte de Bon. No niechże pan przysunie bliżej krzesło.
Smaczne. Wyśmienite. Pozwolisz, pan Rafał, znamy się od niedawna. Pan Rafał zamierza napisać książkę o nas. O mnie też? O tobie, o mnie, o nas wszystkich. Tobą już się zainteresował. Wyniknęła nawet między nami pewna różnica zdań. Na mój temat? No, niezupełnie. Moja przyjaciółka jest aktorką. Uwielbiam teatr. Teatr wykształcił, mogę to śmiało powiedzieć, całe moje duchowe życie. Poznaliśmy się w Paryżu. Tak. Wydawało mi się wtedy, że powinna lepiej opanować język, zanim odważy się wejść na scenę. Myślę, że moja znajoma lepsza jest w pisaniu romansów. Te romanse wychodzą jej, prawdę mówiąc, wcale nieźle. To pani także pisze? Lubi też niestety awantury. Zbyt poddaje się temperamentowi i to bez opanowania. Aniele, często tak do niej mówię, oni to wszystko przeżywają dyskretniej. Tacy są Francuzi. La vie est belle, les femmes sont chères, les enfants, facile affaire. Przyjrzyj się im na miłość boską. To ryby. Oni mają rozcieńczone wino w żyłach. Pokażę im na Boga, że w teatrze trzeba grać dramat namiętności, a nie udawać. Precz z pozorami. Paryskie występy trudno było nazwać sukcesem. Sam to widziałem. W najbardziej dramatycznych momentach publiczność chichotała bezczelnie. Przestań. Niechże nam pan coś nareszcie powie o sobie. O swojej książce. Czytelnik dzisiejszych powieści, proszę pani, nie ufa autorowi. Miewa on często wątpliwości, czy autor naprawdę zna najskrytsze myśli swoich bohaterów. Otóż moja metoda jest podobna do fotografii. Należy pokazywać tylko cechy zewnętrzne, a wewnętrzną prawdę niech pozna ten, kto otrzyma fotografię w ręku. Z tą fotografią toś pan wtedy przesadził. Niech ją rozpozna po spojrzeniu, urwanym geście, ubiorze. To jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo interesujące. Ja piszę od tak, kiedy mam ochotę. Podobno zamierzasz wrócić do Warszawy, tak? Już wróciłam. Co to jest? Nie pamiętasz? Teatr. Tu wejście do piwnicy, które łączy się z tym budynkiem. Trzeba przejść za kulisami. Widzę, że znowu nie może pan wytrzymać. Chodźmy się przejść, moja droga. Opowiesz mi trochę o sobie. Bardzo ciekaw. Czy na powrót zajmujesz się pisaniem romansu? Dziecia, dziecia, dziecia,
Co to za robaczki? Czyta je pan od prawej ręki? Tak jak pan widzi. To bardzo sprytnie. Nie wiedziałem, że pan jesteś starozakonny. Teraz wszystko wydaje mi się jeszcze bardziej zrozumiałe. Co takiego mianowicie? Ja osobiście nie mam nic przeciwko starozakonnym. Zwłaszcza ze sfer bankowych, żeby nie było wątpliwości. Miewamy czasem wspólne interesy. No, ze mną nie będzie pan ich miał. Działamy w różnych branżach. Nie jest to takie pewne. O czym pan pisze? O kobietach. Wy, Żydzi, macie, zdaje się, duże wyczucie grzechu. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Dawno straciłem wiarę. To się tylko tak wydaje. Mnie się śni czasami, że powtarzam dekalog i inne modlitwy i nigdy się nie mylę. Po obudzeniu bywa gorzej. Jehi racom melfoneichu Adonai Eloheinu velochai avoteinu. Bądź wola Twoja, Boże nasz i Boże praojców naszych. Pan to zna? A teraz sobie przypomniałem. To błogosławieństwo na daleką drogę. A ja czytam, żeby się ćwiczyć w języku. Ma pan pojęcie, jak tu się łatwo zapomina. Sextus zna zaledwie kilka słów po łacinie. A kiedyś odprawiał nabożeństwa. Nie jest to ktoś w potocznym odczuciu inteligentny. Zresztą... Niech pan sam powie, co by to było, gdyby wszyscy byli inteligentni? Czy ktoś wówczas czytałby to, co pan napisze? Niech pan spojrzy. Przecież widzi pan, że jestem zajęty. Ma pan jeszcze dużo czasu. Czy nie piękne? Obrzydliwe. Nie ma pan racji, drogi panie. Z tego można się dowiedzieć wielu mądrych rzeczy. Świat owadów, jeżeli mu się tak dobrze przyjrzeć, przypomina świat ludzi. Przepraszam.
Czyń, abyśmy szli bezpiecznie i posuwali się naprzód w pokoju. I aby droga nasza przebiegała pomyślnie. I abyśmy dotarli do naszego celu w zdrowiu, radości i pokoju. Przysłałeś mi do tej pory czystej bielizny. Nigdy nie można było mieć do ciebie zaufania w takich sprawach. Czy spełnił pan już swój zamiar? Jak się żyje w Ameryce? Droga pani, nie trzeba przesadzać z nadziejami. Tam się żyje podobnie, bo przecież my wszędzie żyjemy podobnie. Świat inny. Jeżeli to dla pana nie stanowi różnicy, to po co ruszać się z miejsca? Nie mógł pan dalej siedzieć w Lublinie albo w Warszawie na Korchmalnej? Mógł pan do licha nadal pisać do gazet, nawet wydawać książki. Owszem, mógłbym. To prawda, ale wiecie pani, nie mógłbym tęsknić. Mówi pan poważnie? Najpoważniej. Bo tu się wszystko zmieni. A ja się łudzę, że w Ameryce uda nam się zachować to, co tu tracimy. No cóż to takiego? Godność, proszę pani. Przecież głupstwa. Jesteście jak ślepe dzieci. Szukacie ziemi obiecanej tam, gdzie ona nie istnieje. Chcecie stworzyć sobie raj. Choćby wbrew całemu światu. Sprawa długów? Obawiam się, że tym razem chodzi o coś innego. Ciekaw jestem, jak my teraz z tego wybrniemy. Forsa za ostatni numer nadejdzie nie wiadomo kiedy, a i tak będzie tego niewiele. Starczy? Kilogram cebuli. Podobno w więzieniu dostajecie szkorbutu. To od Marii. Ona też stara się o widzenie. No to wybij jej to z głowy, rozumiesz? Nie chcę, żeby tutaj przychodziła. Czy to jasne? Oczywiście jasne. Ale nie rozumiem, dlaczego chcesz jej pozbawić takiej przyjemności. Co z adwokatem? Pojechał do Warszawy. Ale powiedział, żeby cię uspokoić. To nic ważnego. Twoje aresztowanie wywołało w mieście wielkie poruszenie. Podobno mówiono o tym nawet na jakimś kazaniu. Masz coś jeszcze?
dzisiaj pismo nie istnieje. Zobacz. Zobacz, jak wygląda ostatni numer. Cenzor szaleje. Powiadam ci, teraz wszystko ogień ogarnie. Więc początek. Słuchaj, dobierzemy im się do skóry. Zobaczysz, dostaną za swoje. Daję ci na to słowo honoru. Koniec widzenia, proszę panów. Słuchaj, Garbus. Musicie na razie zachować zupełny spokój. Nie robić niczego bez mojej wiedzy. Rozumiesz? Nie jestem licha głupcem. O co ci chodzi? O to, żebyś następnym razem przyszedł tutaj trzeźwy. Wcale nie jestem pijany. Rano piłem tylko piwo. Wiesz co? Nawet mi nie podziękowałeś. Na tyle musiałem dla ciebie zrobić. Ona strasznie płakała. Pamiętaj. Powiedz jej, żeby nie przychodziła tutaj. Chcę z panem zamienić kilka słów. Go zawołać. Niech wreszcie zrobi porządek z tym gratem. No proszę. Mam dobre wiadomości, proszę pana. Doszliśmy do przekonania, że oskarżenie o bluźnierstwo to nieporozumienie. Zatem na razie mamy sprawę diabła z głowy, ale musimy niestety zająć się pana osobą. Moją osobą? A o co pan mnie oskarża? O nic. To jeszcze nie oskarżenie. Sprawdzamy pewne istotne, naszym zdaniem, informacje na temat pańskiej osoby. I jak mi się zdaje, tym razem sprawa jest nieco poważniejsza. Niech pan to odwinie. Nie rozumiem. Czyżby? Znaleźliśmy to u pana w mieszkaniu. Rewizja w czasie mojej nieobecności? No, niech pan nie będzie taki drobiazgowy. Z tej broni zastrzelono dwóch ludzi, proszę pana. Są jeszcze inne sprawy, które chcielibyśmy przy okazji wyjaśnić. Jakie znów sprawy? Bywał pan w Otwocku? Tak. Leczyłem gruźlicę. Mój panie, ja nie pytam o pańskie choroby. Pod Otwockiem odbywały się różne zebrania. I bywał pan stałym uczestnikiem tych zebrań przez dłuższy czas. Bywali tam także nasi ludzie, więc niech pan nie robi ze mnie durnia. Panie Ignacy. Pan to schowa. A więc? Ja miałem tam różnych znajomych. Kogo? Proszę o nazwiska. Nie będę odpowiadał, panie sędzie, dopóki nie przedstawi mi pan konkretnego zarzutu. No w porządku, nie ma pośpiechu. Ja także czekam na dodatkowe wyjaśnienia. Wtedy zabierzemy się do pańskiej sprawy. No w takim razie
jeśli nie zostały mi postawione konkretne oskarżenie. A domagam się zwolnienia. Rozumiem. Ale niech pan będzie cierpliwy. Teraz jest czas wojenny. Mogę na przykład napisać, że podejrzewam pana o szpiegostwo. Dziękuję panu za rozmowę. Wyprowadzić. Jest pan zadowolony z towarzystwa w celi? Ciekawe okazy, prawda? Bigot i cwaniak. Spieraliśmy się o pewien historyczny szczegół. Nauka dowodzi, że Chrystus posiadał rodzonego brata. Nie podejmowałem żadnego sporu. Ten człowiek miał na imię Jan. To fakt. Potwierdzony w dokumentach. Gdyby te dokumenty stanowiły niepodważalną wartość, Kościół musiałby je uznać. W takich wypadkach potrzebna jest ogromna ostrożność. Podobnych rozmów nie da się wyciągnąć żadnych wniosków. Trzeba by lepiej poznać tajemnicę rozumu ludzkiego. Czy to pana ojciec? Nie, dziadek. Strażak. Krawiec. Krochmal na 12. Czy można? Proszę. Na froncie panuje szczególny zastój. Jeśli tak pytam, czemu okupują miasto? Zbliża się ostateczne rozstrzygnięcie. Jak się pan przypadkiem nie zdradzi, że widział pan mapę? Na ogół palenie cygar w więzieniu nie jest tolerowane. Zapewniam. To jest bardzo dobry tytoń. Odstąpimy od regulaminu. Zaraz zbada pana lekarz. Co mi jest? Gdzie jestem?
Niewygodnie? Co się ze mną działo? Tyfus. Długo tu jestem? Od tygodni. Dlaczego mnie tutaj trzymają? Musi pan przejść tu kwarantannę. Modliłem się o pańskie zdrowie. Nie boi się pan? To przecież zaraźliwa choroba. Gdzie jest lekarz? Zabrał ten zeszyt, kiedy przyszedł do celi, żeby pana zbadać. Nie zdążyliśmy schować. Powiedział mi potem, że sam panu odda. Już się pan obudził. Miał pan bardzo wysoką gorączkę. Ona jeszcze utrzymuje się, ale najgroźniejsze minęło. Czytałem pana zapiski. Pisze pan, że jestem morfinistą. To Sykstus pana wtajemniczył? Czytał pan? Byłem pewien, że pan umrze. Chciałem czegoś dowiedzieć się o panu. Podejrzewają tutaj pana, zdaje się, jakieś radykalne sympatie, może o coś więcej, kto wie. Wolałem zabrać ten zeszyt na wszelki wypadek. Bogu dzięki, nie rozpisuje się pan zbyt wiele o rewolucji. Więc naprawdę chce pan napisać wielką książkę. Tak. Napiszę tę książkę, doktorze. Zbędny wysiłek, zapewniam pana. Nie warto tracić czasu na podobne głupstwa. Bóg umiera. Oto wielki temat. Chciałem panu powiedzieć, że nie jestem narkomanem. Nie wpadłem w nałóg. Nigdy nie wpadnę.
Boże, jak ty źle wyglądasz. Tak. Jestem bardzo słaby. Najgorsze jest poza nami. Nareszcie pozwolili mi tu przyjść. Tęskniłam bardzo. Dlaczego ty się nie golisz? Garbus mówił, że jesteś umierający. Nie umiem się modlić, ale modliłam się wtedy. Chciałam tu przyjść, ale powiedział, że nie dadzą dwóch przepustek. No i że on ma z tobą ważne sprawy do obgadania i... A ja mogę poczekać. A potem zachorowałeś i... Garbus mówił ci, żebyś nie przychodziła tutaj. Myślę czasem, kotku, że my nie jesteśmy w ogóle zdolni do głębszych uczuć. Prawda, że mam rację? Masz, oczywiście. Ja nie byłem do nich zdolny od urodzenia. Ty zaś swoje skłonności po prostu rozdrobniłaś. Płacono ci drobnymi monetami, a ty odpłacałaś innym tym samym. Tak. W gruncie rzeczy jesteś łobuzem. O romantycznym usposobieniu. A ty? Ja? Pewnie jestem dziwką. Dobrana para. Niezbyt udała się ta moja wizyta. Tak jak zwykle. Bądź zdrów. Nie wiesz, dlaczego po dziedzińcu kręci się tyle wojskowych? Nie wiem. Ciągle robi mi się ciemno przed oczyma. Jesteś słaby. Wróć do siebie. Długo jeszcze tutaj będą? Kto? Zbliża się front.
podobno po tamtej stronie. Idą także polskie oddziały. Chciałbyś ich, widzę, zobaczyć. Człowieku, przecież tam moje miejsce. Ksiądz powiedział, że na pewno ich zobaczę. Jaki ksiądz? Sykstus. Dawno przestał być duchownym. To pokutnik. Wiem. Wierzę mu. Mówi prawdę. To już niedługo potrwa. Jeżeli nas stąd nie wywiozą, jutro albo pojutrze będziemy wolni. Wiem. Ale nie mam sił. Tu traci się zdrowie. Powinienem wyjechać w góry. Tak mi radzono jeszcze wtedy, kiedy byłem na wolności. Lekarz czeka na pana. Pomóc ci? Dam sobie radę. Kim jest ten więzień? Gruźlik. Mówił o sobie. Nie. Ja ciekaw jestem, czy każdy po pewnym czasie wpada w odrętwienie. Ja zaczynam rozumieć, że to, co nas otacza, jest naturalne. Czy to znaczy, że wpadam powoli w więzienną chorobę? Nie, to nic nie znaczy. Nonsens. Czy pan ma swoją religijną gorączkę? Może to jest właśnie bunt? Nie buntuję się przeciw swemu losowi, proszę pana. A zatem znalazł się pan na samym dnie. To zdarzyło się dawno, nim się tu zjawiłem. Proszę mi powiedzieć, co pan czuł, kiedy was wywożono po rozprawie? Kogo? No pana i tamtych. Ją oczywiście. No, wjeżdżała w dorożce z podniesioną budą, żeby uniknąć gapiów. Widzieliście się przecież ostatni raz. O czym pan wtedy myślał? Co pan chciał jej powiedzieć? Dlaczego pan milczy? Wstydzi się pan otworzyć usta jeszcze dzisiaj? Zapomniał pan, że taka chwila zdarzyła się w pana życiu. Mówi pan często o sumieniu, ale co się działo w sercu? Przepraszam. Niech mi pan wybaczy. Nie wiem, co ze mną zrobią. Wpadłem w zasadzkę. Chciałbym o tym na moment zapomnieć. Słyszał pan? Istne piekło. Wie pan, ten Kasiarz uciekł razem ze strażnikiem. Na co z panem? Wypisujemy. Naczelnik pytał, kiedy wreszcie wypiszę pana ze szpitala. Powiedziałem, że jest pan jeszcze zbyt słaby. Dziękuję, doktorze. Zdaje się, że za bardzo interesują się moją osobą. Już dawno powinienem być na wolności. No to każdy tak mówi. Nie ma się do czego śpieszyć, niech mi pan wierzy. Chciałbym wiedzieć, co ze mną zrobią. Dowie się pan w odpowiednim czasie.
Nie zmrużyłem oka dzisiejszej nocy. Nie widać tego po mnie, prawda? Dlaczego pan milczy? Więc złapał mnie pan na gorącym uczynku. Nie mogłem rano ruszyć ręką ni nogą. Uporczywe dolegliwości, które wykańczają cały system nerwowy, walka z samym sobą. Nic dziwnego, że potem odczuwam brak sił. Chciałbym napić się wody. Proszę, jest w karafce, niech pan naleje sobie. Jeśli ten kretyn nie zapomniał, że może być potrzebna. Muszę panu powiedzieć coś ważnego. To niech pan mówi. Czekają na mnie. O co chodzi? Muszę uciekać. Pan także. Co się stało? Oskarżono mnie o udział w poważnym zamachu. Wszystko nie jest prawdą. Nie mają przeciwko mnie żadnych dowodów. Jeśli, jak pan twierdzi, sprawa rzeczywiście nie jest poważna, prawda prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Niech pan chwileczkę pomyśli. Czy uciekają ludzie bez winy? Nie wiedziałem, że pana jeszcze zastanę. Nie może pan zasnąć. Chciałem, żeby Sextus dał mi coś na sen. Odesłałem go do celi. Ledwo trzyma się na nogach, a poza tym, wie pan, irytuje mnie ciągłymi modlitwami. Proszę, może pan teraz wypić parę łyków. Mnie też to dzisiaj dobrze zrobi. Zdaje się, mamy podobne odczucie. Jakie? Zbędności. Jak pan sądzi, mam rację. No nie myślałem o tym. Ja ciągle nie wiem, co jest gorączką, a co odbieram jako człowiek zdrowy.
To minie. Natomiast uczucie, o którym mówię, nie ustępuje z resztkami choroby. Proszę, niech pan mówi dalej, doktorze. Pan sądzi, że najbardziej realne jest to, co pan widzi. Realny jest ten oto stół, na którym stoi lampa i realna jest myśl o tym zjawisku. A jeśli w miejscu lampy ukaże się panu mleczna plama przybierająca kształt pochylonego anioła, uzna pan, że to zwyrodnienie. A czy ta przestrzeń głęboka, w której pulsują kolory, jest rzeczywistością mniej realną? To nie jest tylko gra słów. Chodzi o coś poważniejszego. O prawdę. Znaczy, pan pisze o potrzebie określenia prawdy. A cóż to jest takiego? Jest to konieczność bezustannej deformacji. Stałego zniekształcania rzeczywistości. I są to prawidła odnoszące się nie tylko do sztuki, na miłość boską. No, niech się pan prześpi. Mamy całą noc przed sobą. Niepotrzebnie krzyczał coś do nas w ostatniej chwili i tak nie miało żadnego znaczenia. Mogło być znacznie gorzej. Pan nie ma pojęcia, co dzieje się niekiedy z ludźmi, których ma się zabić, jak walczą o każdą minutę, o każdy oddech. No, niech się pan prześpi. Niech pan odpocznie. Gdzie się pan szwenda? Chciał pan pisać, to niech pan pisze. No, czekamy przecież na pana. Otrzymałem wiadomość, że niebawem zostanie ustalony skład sądu, który zajmie się waszą sprawą. Nie wiem, czy weźmie pani prywatnego obrońcę. To spory wydatek. Mam teraz odpowiedzieć? Nie, ma pani czas. Zostało jeszcze kilka pytań. Prowadzić więźnia? Nie powinna się pani unosić. Mówimy cały czas o faktach. Pomyślałem, aby na koniec sprawić wam niespodziankę.
zmieniłaś się. Nie mogę żyć z tym wszystkim. Niczego nam nie oszczędzą. Nie jesteście w cukierni, w której spotykaliście się, żeby omówić wasze sprawki. Niech pan nie krzyczy. Długo nie zajedzie pan ze swoją bezczelnością. Jest pan mordercą i złodziejem. Dużo o tobie myśli. Złodziejem i mordercą! Nic nie stało się z twojej winy. Pamiętaj, chcę to wszystko wziąć na swoje sumienie. Staraj się o tym zapomnieć. Kiedy zaplanowaliście morderstwo, odpowiadać? Nie planowaliśmy niczyjej śmierci. Czemu więc, wprowadziwszy podstępnie tamtego człowieka do swojej celi, ukrył pan siekierę? To nie jej wina. Czyżby? Nie pragnęła pani śmierci męża? Nie. Czemu nie udała się pani na policję, żeby ukarać zbrodniarza? Kiedy powiedział o zabójstwie, czuła pani, że pani go nienawidzi, czy tak? Przecież tak pani zeznawała. Kłamałam. Nie czułam do niego nienawiści. Nie powinna się tego mówić. Wyprowadzić więźniów. Ja wiem, że ta kobieta kłamała. Ale to kłamstwo jest nam potrzebne. Musimy stwierdzić, że morderstwo zostało dokonane z premedytacją. Dlaczego okupujemy cudze winy własnym zdrowiem? No, czasem sami jesteśmy winni. No wie pan? Mam siebie winić? Za co? Nie wiem. Ja też jestem bardzo zmęczony. Gorąco. Może się napijesz? Idźże do diabła. Jak długo będą cię tu trzymać? Nie wiem. Nie pytałeś? Kogo? Człowieku, jak ty wyglądasz? Co ci jest? Wszy. Nie mogę się ich pozbyć. To histeria. O nic nie pytasz? Nie ciekawi cię, co z Marią? Przestałeś o niej myśleć. To dobrze. Bo ona wyjechała. Nigdy nie chciałeś o tym mówić, ale powinieneś się był tego spodziewać. Śpisz? Wolałbym, abyś mi się nie śnił. W porządku. Myśl dalej o sobie. Nie martw się. Dam sobie radę.
Musi pan wstać. Słyszy mnie pan? Jest pan wolny. Co ze mną było? Wszyscy uciekli. Chcieli podpalić więzienie. Pewnie roznieciliby ogień, gdyby nie pośpiech. Umarł w nocy. Człowieku, pan też jest wolny. Ja zostaję. Niech pana Bóg prowadzi. Dobre sukno. Tylko kolor jakby nie taki. To takich aniołów Pan Bóg zsyła na wybawienie. Panie, jeśli to wam się uda, to będzie cud. Cud! A taki cud może się zdarzyć raz na 100 lat. Czy pan mnie rozumie? Bądź wola twoja, Boże nasz. I Boże, praojców naszych, uczyń, abyśmy szli bezpiecznie i posuwali się naprzód w pokoju, i aby droga nasza przebiegała pomyślnie, i abyśmy dotarli do naszego celu w zdrowiu, radości i
pokoju. I chroń nas od wszystkich wrogów czyhających na nas w drodze i od różnych rodzajów nieszczęść gwałtownie nawiedzających świat. I ześlij błogosławieństwo na to, co czynimy.